fizyczna, to jest właśnie teoria. W czarnej magii, tak? Czyli ci wszyscy liberałowie, ta masoneria, socjaliści, oni wszyscy naśladują satanistyczny właśnie kult bazujący na żydowskiej kabale. Przecież ta kabała, no to jest satanistyczny kult seksu, dedykowany właśnie wyznawcom penisa. No i właśnie podczas tego spektaklu widzieliśmy tam właśnie te jakieś takie... To wszystko to właśnie to była kabała, można powiedzieć, tak? Dzieli mnie tylko jedno, że przecież nawet w kościele, będąc w kościele, jesteśmy już podzieleni, tak? Są katolicy opcji patriotycznej, którzy teraz akurat odzyskali władzę, no i oczywiście katolicy opcji liberalnej, która jest właściwie dość liczna, tak? I po prostu my nie możemy ich usunąć, tak? Oni mają prawo być w kościele, tylko trzeba... Pasterze muszą tłumaczyć, że oni się karmią właśnie tą ideologią, satanistyczną ideologią kabalistyczną, która jest propagowana właśnie przez marksizmy kulturowe. Nawet ci wszyscy mieszkańcy Europy Zachodniej, oni nawet nie wiedzą, że świadomie, nieświadomie właśnie czczą Lucyfera. Zresztą widzieliśmy to podczas ceremonii otwarcia tunelu Gotharda, tak? Unia Europejska i ci wszyscy notable właśnie oddawali cześć Lucyferowi. Co tu jeszcze można dodać? No, no i wystarczy, panie Zbigniew. To wystarczy, tak? No to proszę na ustosunkowanie się do tego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Niestety rygory czasowe nas tutaj ograniczają. Mówi pan rzeczy ogromnie ważne i ogromnie inspirujące. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja oczywiście potwierdzam, bo też starałem się to powiedzieć, co pan zawarł w tych dwóch fundamentalnie ważnych zdaniach, że nie musimy niczego przyjmować z Zachodu, bo przyjęliśmy wolność Chrystusa, przyjęliśmy ją w roku 966, w ubiegłym roku to potwierdziliśmy. To jest fundamentalnie ważna sprawa, że my rzeczywiście mamy ten dar wolności Chrystusowej i to jest to, co daje nam godność dzieci Bożych, godność chrześcijańską i zarazem naszą tożsamość narodową, kulturową. To jest rzecz fundamentalnie ważna. Bardzo dziękuję za pańskie uwagi dotyczące tej szkoły frankfurckiej, bo faktycznie rola neomarksizmu w całym tym procesie kulturowym, który przeżywamy, jest rolą wymagającą bardzo głębokiej analizy i to zarówno na płaszczyźnie stricte akademickiej, naukowej, jak i na płaszczyźnie pewnej popularyzacji. Mówiąc bardzo krótko, proszę państwa, bo to jest rzecz ogromnie istotna. Kiedy marksizm przekonał się, że nie da się przeprowadzić rewolucji metodą tradycyjną bolszewicką na barykadach, wszedł w sferę właśnie kultury, wszedł w sferę instytucji, moralności i zaczął tutaj właśnie przeprowadzać w tych obszarach swoją rewolucję, dokonując demontażu tradycyjnych wartości europejskich i zachodnich. Ja często w swoich spotkaniach dotyczących ideologii gender, która także w jakimś sensie jest pochodną tej rewolucji neomarksistowskiej. Przypominam zdanie takiego komunisty niemieckiego Willy Münzenberga, który mówił: uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmiercią. To jest dosłowny cytat, można to, proszę państwa, sprawdzić. Uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmiercią. I proszę zauważyć, że oni to zrobili i faktycznie ten proces zaśmierdzania Zachodu, czynienia naszej cywilizacji, naszej kultury cuchnącą, ten proces przechodzi przez granicę, przedarł się także do Polski. Jeżeli właśnie będziemy przyzwalali na takie wydarzenia jak klątwa, no to rzeczywiście zaciąży nad nami klątwa cuchnącej antykultury i rozpadu naszej tożsamości. Dlatego tutaj musimy dać zdecydowany opór. Zgadzam się z panem co do tego, że istnieje właśnie podział wśród nas w tej chwili, z tym, że dla mnie ten podział no jest, powiedziałbym, trochę takim podziałem nieuprawnionym, w tym znaczeniu, że ja nie bardzo rozumiem, jak można być katolikiem opcji liberalnej, jak można być katolikiem, który w sposób liberalny, dowolny traktuje doktrynę Kościoła. To jest, cytując czy parafrazując to słowa jednego z naszych publicystów, to jest tak, jak gdybym deklarował wegetarianizm, idąc zaraz po tej deklaracji na steka. Proszę państwa, no nie ma czegoś takiego, jak bycie wegetarianinem zażerającym się stekiem. Nie ma czegoś takiego, jak bycie katolikiem, który przeczy nauce Kościoła. Oczywiście ci ludzie, jako szukający może zrozumienia i sensu życia, mają prawo przychodzić do Kościoła, ale bardzo serdecznie bym prosił,
żeby ci państwo właśnie, ci ludzie, którzy przychodzą do kościoła raczej na zasadzie poszukiwania swojej tożsamości, no, określali się właśnie jako raczej szukający drogi, a nie jako, nie jako katolicy. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Granice Wolności w Kulturze. Dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za podjęcie tego tematu. Bardzo dziękuję serdecznie, dziękuję za rozmowę i dziękuję wszystkim Państwu. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Także Radio Conchita, proszę z nami. U nas najciekawsze, u nas świeże, u nas szczerze, u nas prawdziwie, no i oczywiście, że tkliwie, bo delikatnie, a wiadomo, że delikatnym ludziom, wrażliwym tu w Warszawie może być ciężko, bo te zaczepki zaczepiają w tramwaju. Samo to takie gapienie się, ocenianie, takie spoglądanie, niezadowolenie, ziewanie, kaszlenie, chrumczenie. To jest cała Warszawa. Jak ktoś tego nie wiedział, to jak pomieszka, to się dowie, bo tak jak przyjechał do sklepów, myślał, że za darmo. A skąd człowieku ledwie te sklepy zipią? Nie mają pieniędzy na utrzymanie się i dlatego częste zmiany są. Człowieku, to co było? Radio, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Co było, a co nie jest, to się nie wpisuje w rejestr. Tak samo te zerwany kurs firmy. Powiedzieć, słuchaj, jest taka szansa, a ten film będzie bardzo krótko wyświetlany. Nikt najpierw ludzi pójdzie, młodzież zachęci. Katolicy, nauczyciele, są świetni dyrektorzy. Nauczyciele, cała szkoła. Tak słyszałem, wielce drugie miejsce, że się tego nie dopatrzy. Proszę. Droga rodzina Radia Maria, szanowni Państwo, Radio Maria już 26 rok służy Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, Narodowi Polskiemu. Przy nim wyrosły z potrzeby serca następne media i dzieła ewangelizacyjne, w tym uczelnia, telewizja, nasz dziennik i sanktuarium, wotum wdzięczności za Ojca Świętego Jana Pawła II. Ostatnio powstał i mam nadzieję na jego rozwój Instytut imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość. To wszystko powstaje dzięki łasce Bożej, Matce Najświętszej i współpracy, modlitwie i pomocy ludzi rozumiejących wagę mediów polskich i katolickich, wagę ewangelizacji. Istnieje to i rozwija się mimo ogromnego od początku do dziś ataku ze strony libertyńskiej, lewackiej, mimo rzucanych kłód administracyjnych, kłamstw i oszczerstw rozpowszechnianych przez media i propagandę także szeptaną. W tych dniach jest następne uderzenie. Zaczęło się od artykułu w piśmie, które nie jeden raz nas atakowało, atakowało Kościół, szkaradnie atakowało, również z ilustracjami obrzydliwymi, świętokradzkimi. Zaczęło się od artykułu w tych dniach Ojciec Milioner i poszło dalej w mediach libertyńsko-lewackich, poszło w internecie, idzie na cały świat. Jest to kłamstwo na kłamstwie.
Papa. Oszczerstwo na oszczerstwie i oszczerstwem pogania. Co w tym wypadku robię? Może jesteście ciekawi. Co byście robili? Modlę się. Modlę się za to czyniących. Proszę o przemianę ich sumień. Przecież oni też staną przed Panem Bogiem. Tak, siostry i bracia, staniemy wszyscy. I o modlitwę proszę was. Proszę o modlitwę za naszą ojczyznę, za wszystkich Polaków. Kłamstwem, oszczerstwem, wzbudzaniem nienawiści buduje się przepaść między ludźmi. Buduje się przepaść między ludźmi a Panem Bogiem. Cóż mogę jeszcze uczynić? Dalej zapraszam was. Przyjeżdżajcie i zobaczcie, co zostało dzięki wam, dzięki łasce Bożej i wam uczynione przez 25 lat. To wszystko jest świadectwem, dziełem wierzących Polaków. Czy radio, telewizja Trwam, nadające na cały świat, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, wydawnictwa, świątynia, wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II, wszystkie pisma, książki wydawane, nasz dziennik, czy to prywatna własność kogokolwiek z nas tu posługujących? Obserwujcie nas. Ile godzin, dni i nocy pracujemy, służymy i to bez grosza zapłaty, bo przecież jesteśmy zakonnikami. Oczywiście, że te dzieła też kosztują i to nie mało, ale porównujcie choćby tylko siedzibę naszych mediów z siedzibami lewackich, które nas atakują. Zresztą byłoby dużo mówić. Nawet wpływy z reklam, także również teraz, niestety od spółek Skarbu Państwa to miliardy dla mediów liberalno-lewicowych. Teraz. W czasie tych przemian. A telewizja trwa. Oni mówią, że miliony dostaje. Telewizja trwa w porównaniu z nimi, z tymi lewackimi mediami, otrzymuje grosze. Tak silne również w obecnej rzeczywistości są powiązania ludzi i ich interesów. Różne były oszczerstwa na Radio Maryja na nas. Oszczerstwa na temat pieniędzy jednak najbardziej ludzie chwytają. Gdy zaczynało się radio, pewien kapłan z Europy Zachodniej powiedział mi: oni ci tego nie darują. Oni nie darują przełamania ich monopolu na media. Ja znam ich struktury. Oni cię zabiją. Zapytałem, jak? Odpowiedział, przez media. Zabiją ci dobre imię, zabiją społecznie. I zabijają przez wszystkie lata, od chwili powstawania już Radia Maryja w prasie, radio, telewizji, internecie, w kabaretach, w książkach, w propagandzie szeptanej każdego dnia. Tak, codziennie, w różnych mediach, w różnych okolicznościach, z różnym nasileniem. Ale wiemy, komu służymy. Wiemy, jak mało jest mediów prawdziwie prawicowych, katolickich, prawdziwie polskich. Prosimy o modlitwę, byśmy się nigdy nie poddali. O modlitwę dla nas, o łaskę wytrwałości i radosnego służenia. By było nas więcej, by służyć Panu Bogu, prawdzie, Kościołowi, narodowi polskiemu. Bo bez Pana Boga, bez prawdy jest nihilizm. Nie ma pokoju, nie ma szczęścia. Prosimy was dalej o modlitwę i systematyczną pomoc. Utrzymanie tych dzieł to ogromny koszt. Każdego miesiąca to ponad 2,5 miliona złotych tylko pobytu w eterze radia i telewizji, które idą na cały świat. A teraz mamy następny duży wydatek i to nas martwi. Kup
okno kamer telewizyjnych. A kamera telewizyjna bez obiektywu kosztuje około 250 tysięcy złotych. Skąd na to wziąć? Dotychczasowe kamery muszą już być wymienione. Ale pytanie, czy miliony słuchaczy i telewidzów nie mogą utrzymać tych mediów, nie mogą systematycznie pomagać? Utrzymają, jeśli kochają Pana Boga, Kościół i Polskę. Bez mediów katolickich i polskich kościoły będą wnet puste, opustoszeją, a i Polski nie będą ludzie sobie cenić. Niech Pan Jezus i Matka Najświętsza umacniają nas i usprawniają do obrony prawdy, do głoszenia prawdy Ewangelii. Kogo witamy na naszej antenie? Janina z Koźmina. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Anię, podbierz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Radio Koncito.